Sierżant sztabowy Piotr Staniuk, Wydział Ruchu Drogowego Jelenia Góra. W dniu dzisiejszym, patrolując tutaj odcinek drogi K3, najechaliśmy na zdarzenie. Pojazd osobowy najechał na barierę ochronną. Po zatrzymaniu pojazdu i rozpytaniu kierowcy dowiedziałem się, że pan tutaj wykonywał manewr skrętu z ulicy Legnickiej w kierunku Jana Pawła. Nie dostosował prędkości, wjechał na barierę ochronną. No na szczęście tutaj z relacji kierowcy, jak i świadka zdarzenia, czyli pasażera, nikomu się nic nie stało. Pan został ukarany mandatem karnym 250 zł, 6 punktów karnych. W związku z uszkodzeniami został zatrzymany dowód rejestracyjny. Kierowca był trzeźwy? Tak, badanie tutaj na miejscu urządzeniem wykazało, że pan był trzeźwy.